Witam wszystkich. Jesteśmy po remoncie przedszkola publicznego numer 6 w Głogowie na ulicy Morcinka, a konkretnie remontowaliśmy cały dział kuchenny. W tym pomieszczeniu mamy socjal dla kobiet, które będą sobie tutaj spożywać oczywiście nie alkohol, tylko herbatkę, kawkę, kakaoko i inne napary. Widoczek z okna. Nie ma co narzekać. Idziemy dalej. Tak jak pani zacznie go gotować i bardzo się spoci przy wałkowaniu ciasta, może wziąć prysznic. Zajebista sprawa. A jak zje dość sporo albo czegoś nieświeżego, może pierdolnąć kupę. Idziemy dalej. Wchodzimy do pomieszczenia, które tak naprawdę sam nie wiem, do czego służy. Wygląda ono tak. Widok z okna. Jest ok. I wchodzimy do głównego pomieszczenia, którym jest kuchnia. Jest Krystian. Jest i Peszkin. Siema Peszkin. Spójrzmy, co panowie tutaj robią. Przykładają się do swojej pracy. Bardzo, bardzo starannie. Co ty tu kurwa klinujesz, tata? Aha, blaszkę. Się zamknąć, nie? Już ten dobić, bo odstajemy. Masz jeszcze dodawaj to 2000. Nie ma? Małe. Ej, to kurwa, ty to ma zawsze problem. Ja bym tą wyporę 250 tu wpierdolił, ja kurwa, rozkręcił i chuj. Ja liczyłem 350 d. Ja idę po pej. No co jeszcze mam tu pokazać? Tam nie będę wchodził, bo tam pani coś robi. I stwierdzi, że jakiś materiał wideo w celach zarobkowych. Paniczki. Tu żeśmy nagrywali z Peszkiem filmik, jak drzwi leciały, a ja udawałem małpę, prawda tato? Udawałeś, przy tym musiałeś udawać. On tylko jest taki mądry, jak kręcę wideo, a tak naprawdę jest bardzo wyludzki. Patrz, wypadłem przecież, poszedł mocno, byś tu czarował. Wyleciały mi kliniki przecież, zepsułem. Będzie pamiątka rodzinna, kurwa. Kurwa, jeszcze trzy blachy, to żebyś do tej drugiej zdążył, kurwa. Ty, a będziesz wymieniał płytki, zobaczysz. On Wacławy, to on malarz się wielki. Picasso! I tu mamy korytarz, w którym też nagrywałem filmik, jak go kułem, kurwa. To jest jakieś 5 miesięcy temu. No ogólnie w skali od 1 do 10 oceniam robotę na odjebaną na 11+. Tu mamy klatkę schodową. Przyjemne kolory. Wchodzimy na parter, gdzie mamy też pomieszczenie, w którym chyba będą odbierane talerzyki brudne od dzieci z grup najmłodszych, czyli z dołu. Tu mamy szafkę dwustronną i też widok z okna. Pojebana sytuacja była taka, że ktoś by się przyjebał do jakiejś blaszy, gdzie nie może być przewiewał czy coś. Gruba sprawa, nieważne. Idziemy dalej. Wchodzimy do kazamat. Piwnica, Królestwo Pana Wolka. Węzeł cieplny, nic ciekawego nie ma tu wchodzić. Zaczniemy od końca i zmierzając do końca filmika będziemy się przynosić do swojego życia. Idzie grajek, nie ma co kamerować. Można zamknąć kurwa jakiegoś niezrzecznego bachora, tylko tyle. Tutaj może z dwójkę. Tu mamy główny zawór wody. Tu mamy pomieszczenie z zajebistymi lodówkami. Fajna sprawa. I zjebane okno, które ktoś wyłamał. Nie chce się kurwa teraz przyznać. I wchodzimy teraz do ostatniego pomieszczenia. A jest nim obieralnia kartofli. Zrobiłem sobie tutaj na razie magazynek. Bo jak mam kurwa wejść do tego węzła, a tam jest tyle kurzu. To wszystko jest masakra. Upierdolone, okurzone, kurwa, wszystko zostaje na ciuchach i w nosie. No i oczywiście, kurwa, kwiatek. Ale na chuj tu komu? Dzięki, pozdrawiam.